moja bohaterka wyjechała. Wyjechała do osoby, która potrzebuje pomocy, która jest umierająca. To jest jej dawna przyjaciółka związana z rodziną, a szczególnie z jej matką. Zostawia dom. No troszeczkę czułam się niezręcznie, ponieważ Jasio jest chory w szpitalu, więc powinna być babcia przy nim, ponieważ to jest jej ukochany wnuczek. Jacek, czyli zięć, musi sprzedać dom, ponieważ firma Beaty źle prosperuje. Beata gdzieś zniknęła, nie wiadomo co się z nią dzieje. Przeżywa właściwie dramat, Elżbieta, moja postać Elżbieta przeżywa dramat na różnych płaszczyznach. To jest, a właściwie dotyczy, wszystko dotyczy rodziny. Niedawno umarł Rysiek. Mimo wszystko musiałam zrobić sobie miesięczny urlop i scenarzyści musieli coś z tą postacią zrobić, bo przecież nie mogła tak po prostu zniknąć i jej nie być. No, to byłaby jakaś wyrwa, zwłaszcza, że ona jednak trochę kręci tą rodziną, jest tą szyją. I wyjechałam, no wracam pod koniec tej transzy, czyli przed wakacjami, na chwilę przed wakacjami wracam i nie wiem co się wydarzy, bo jeszcze nie znam, nie dostałam scenariusza, ale ciekawa jestem jak to się dalej potoczy. Chciałam, żeby się coś fajnego działo, przede wszystkim w emocjach, żeby się działo dużo w psychologii tych postaci, żeby jednak można było rozmawiać ze sobą na różne bardzo trudne tematy. Tego mi trochę tutaj brakuje, ale myślę, że to się pojawi w którymś momencie, bo trzeba będzie też, no taki jest wymóg teraz, jesteśmy coraz mądrzejsi, coraz inteligentniejsi, mamy dostęp do informacji całego świata i nie możemy tak się zasklepiać we własnej rodzinie. Ważne jest, żebyśmy też odbierali to, co świat nam przynosi. No my oczywiście jesteśmy na bieżąco. Czas teraźniejszy jest czasem też serialowej rodziny. Nie zawsze można przewidzieć wszystko. No euro można było przewidzieć, ale inne rzeczy, inne sprawy. Dobrze, że nie mieszamy się w politykę. Dzięki temu mamy publiczność różnych opcji i też się cieszę, mamy tę stałą, która po prostu niezależnie od tego, czy bo to wiadomo, że w życiu nigdy nie jest tak interesująco, że serial ma jakieś mielizny, jesteśmy troszeczkę zmęczeni czasami i popadamy w rutynę.